Tak jak Legia jest murowanym faworytem, czy też już 99% mistrzem Polski, tak myślę, że w tych samych procentach można oceniać, że to nie jest zespół na Ligę Mistrzów. To nadal jest taki zamek na piasku bardziej. Kiedy patrzymy na Legię na tle naszych drużyn, no to wszystko wygląda pięknie, wspaniale, tak mocarstwowo, bo są te skrzydła, na których Legia się unosi, Juranowicz i Mladenowicz. Jest system, który Czesław Michniewicz rzeczywiście sprytnie zbudował pod Tomasa Pekharta, no ale nie, mnie to nie przekonuje. Oczywiście przekonuje mnie to w Ekstraklasie, bo Ekstraklasa jest bardzo słaba. W tym sezonie znów właściwie nikt nie dojechał poza Legią, nikt nie jest w stanie jej zagrozić. Tu nie można umniejszać roli Czesława Michniewicza. Na pewno zbudował fajny system, wykorzystał potencjał zawodników, które ma. No i to wszystko od strony taktycznej wygląda naprawdę nieźle w grze ofensywnej. Natomiast z tyłu już jest trochę gorzej. Czyli na pewno duży plus po stronie Czesława Michniewicza. Ciekaw też jestem, bo myślę, że te czarne chmury nad trenerem Michniewiczem zbierają się nie tylko z tego powodu, że po fecie mistrzowskiej przyjdzie główny sprawdzian w europejskich pucharach, a tutaj jak wiadomo już nie jeden trener się wyłożył. Z Michniewiczem jeszcze wiąże się jeden problem, czyli powrotu kibiców na trybuny, bo kibice Legii no na pewno nie zapomnieli przeszłości Czesławowi Michniewiczowi. On nie był i myślę, że ciągle, mimo tego, że teraz ta drużyna funkcjonuje, jest na właściwych torach i ma mistrzostwo w kieszeni, nadal tym faworytem nie jest. Kibice na trybunach kontra Czesław Michniewicz, to będzie czas kolejnej próby. I nie wiem, czy z tej próby trener wyjdzie zwycięsko, chociaż oczywiście nie chciałbym też tak przeceniać tutaj roli kibiców. Transfery w Legii oczywiście muszą być. No, to nie jest tak, że stworzył tutaj perpetuum mobile i to będzie funkcjonowało. Tym bardziej, że trzeba liczyć się także z tym, że ktoś tutaj odejdzie. Przecież nikt nie... Cały czas Legia ma te problemy finansowe wynikające z nieobecności w europejskich pucharach. Zatem w tym momencie nie można powiedzieć, że nie wiem, przyjdzie oferta za Juranowicza, Mladenowicza, Pekharta i tutaj Legia powie nie. My chcemy ich zatrzymać, my walczymy o coś więcej. Te wypożyczenia krótkoterminowe, patrz Szabanow, to kompletnie mi się nie podobają, no bo to on zrealizuje cel taki doraźny, a ten cel wyższy właściwie go nie obchodzi, bo już go w klubie nie będzie, będzie walczył o swoje w Dynamie Kijów. Czyli defensywa na pewno tak, na pewno ktoś do środka pomocy, ktoś jeszcze taki bardziej kreatywny. Alternatywa dla Pekharta, taka realna, czyli jest sporo do zrobienia i na pewno znalezienie takich piłkarzy na szybko nie jest łatwo. Z drugiej strony wiadomo, że Legia nie może sobie pozwolić na jakąś rewolucję personalną, bo trzeba raczej no, liczyć na, powiedzmy to zgranie, o którym wszyscy mówią, te pewne automatyzmy, które w jakimś tam sensie w tym sezonie zostały wypracowane i co najwyżej liczyć na jakieś dwóch dobrych zawodników, w tym jeden do obrony, jeśli nie obaj z takich nowych właśnie tam, biorąc pod uwagę, że ci, którzy robią grę z przodu, zostają.